W zeszłym tygodniu w niedzielę, nie wiem, czy ktoś w ogóle pamięta, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu? Nie, no to już jest za długo, nie? Już we wtorek jest trudno pamiętać, co kaznodzieja mówił w niedzielę, a czasami niektórzy mają problem już w niedzielę po nabożeństwie zaraz. Mówiłem o, że powołani jesteśmy do wolności. I w tej wolności mamy służyć sobie nawzajem w miłości. I mówiłem o krzyżu. Mówiliśmy tam z listu do Filipian, że Chrystus uniżył się i tak dalej. I mówiłem, jak bardzo ważne, na czym polega ta wolność, od czego jest, do czego jest. Na pewno jest wolnością od grzechu i wolnością do służenia sobie nawzajem. Kiedy słuchałem też braci, a może ja mówiłem 2 tygodnie temu, kiedy słuchałem braci, którzy dzielili się różnym słowem. Na przykład o Dawidzie i Goliacie, kiedy Tymoteusz głosił. Muszę wam powiedzieć, że to słowo, kiedy on tu głosił, ja tam siedziałem, podnosiło mnie. Kiedy brat Wojciech mówił o tym, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, że mamy taką szczególną pozycję przed Bogiem, to słowo mnie błogosławiło. Wiecie, mówimy na ten temat, kaznodzieja naucza na ten temat, ale też kaznodzieja musi usłyszeć od kogoś innego, bo wiara przychodzi ze słuchania. Kiedy ostatnio tutaj w czwartek było głoszone słowo i brat Janusz zachęcał nas do dziękczynienia, to słowo mnie dotykało. Bo powinno być więcej dziękczynienia w moim sercu. Czy w naszych sercach jesteśmy wdzięczni i umiemy dostrzegać rzeczy, które Bóg codziennie nam daje? A ja dzisiaj chcę mówić i nawiązać do tego, co prowadzący nabożeństwo powiedział pod koniec tego, co mówił. Zwróć swój wzrok na Jezusa. I tekst, który dzisiaj mam przygotowany i słowo, które mam, brzmi następująco. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. I przeczytam tak, jak jest w oryginale, który patrząc na radość, której miał doznać, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Pochylmy głowy. Panie, tak proszę Ciebie, abyś przemawiał do nas przez swoje święte słowo. Chcemy widzieć Ciebie, Panie Jezu. Chcemy widzieć w tym słowie Ciebie, żywego, zmartwychwstałego, pełnego mocy. Modlimy się o to, aby to słowo przenikało nas, dotykało nas, konfrontowało nas, oczyszczało i podnosiło. Dla chwały Twego imienia, Jezu. Amen. Drodzy, mówiłem też, kiedy mówiłem o służeniu jedni drugim, że Chrystus jest takim klejem w nas. Jeśli jest w Tobie i we mnie, jesteśmy sklejeni z sobą. Dlatego, że tam, gdzie On jest, On łączy, On spaja. On sprawia, że Kościół staje się jedno sercem w myśleniu, w działaniu, w służeniu. A dzisiaj chcę powiedzieć, że bez Jezusa nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ty i ja i Kościół bez Niego praktycznie nie istnieje. Bo On jest głową Kościoła, On jest pełnią Kościoła, On jest fundamentem i życiem Kościoła. Dlatego autor tego listu do Hebrajczyków zwraca nam uwagę, że przed Twoimi i moimi oczyma zawsze powinna być osoba Jezusa Chrystusa. Nie wolno Tobie i mnie stracić Go z oczu. Dlatego, że kiedy tracę z oczu Jezusa, tracę kurs. Jezus idzie, a ja się gdzieś rozglądam. I On już jest dalej. I ja się rozglądam i nie ma Go.
On nie chce, żebyśmy się gubili. Słowo, które tutaj apostoł, dla nas nieznany autor tego listu, pisze do ludzi, do Żydów, to jest do Hebrajczyków, do Żydów list. Do Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa jako swojego Mesjasza, Zbawiciela. Do dzisiaj Żydzi mają z tym ogromny problem, aby uznać Jezusa Mesjaszem. Ale wtedy, w czasach apostolskich, bardzo dużo ich się nawracało w Jerozolimie, w Judei, tam na tych terenach. Ale przyszedł moment krytyczny w ich życiu. Jak czytasz ten list do Hebrajczyków, to oni przeżyli już niejedno prześladowanie. Utracili majątki z powodu Jezusa, zostali może wydziedziczeni przez swoich bliskich. Ale znowu znaleźli się w bardzo takim krytycznym miejscu. Czy biec dalej, czy nie? Czy dalej opowiadać się za Chrystusem, czy też nie? Dlatego tutaj jest napisane, autor tego listu ich wzywa, zachęca ich, aby się nie cofnęli, aby się nie pozwolili pozbawić tego zaufania, wiary w Chrystusa. Bo mówi, pisze tak ładnie, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Ale kiedy czytasz ten list, dostrzegasz, że autor zwraca uwagę na bardzo ważne rzeczy. Nie tylko mówi o tym, kim jest Jezus, że On jest większy niż arcykapłani Starego Przymierza, większy od Mojżesza, większy od aniołów, że on się liczy tak naprawdę. Żadne inne stworzenie, nikt inny. Ale też wzywa ich, baczcie, jak słuchacie. Dołóżcie wszelkich starań, kiedy słuchacie, baczcie, aby się... Mówi tak, dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszymy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Tak więc zaczęło się coś niefajnego dziać w ich życiu, dlatego że przestali patrzeć na Jezusa i słyszeć to, co mówi Bóg w swoim słowie. I zaczęli wpadać w różnego rodzaju problemy i zamieszania. I dalej apostoł mówi, jeżeli przestaje go słuchać, przestaje zwracać uwagę na jego słowo, na to, co on mówi w swoim słowie, to w trzecim rozdziale mówi, że możemy zostać oszukani i nasze serca będą stawać się twarde na jego głos, na jego święte słowo. Ja jestem zdumiony. Powiem wam, ja jestem zdumiony, że ludzie, którzy oddają życie Bogu, ta księga nie staje się ich pasją, księgą ich życia. Bo jeżeli ty i ja jemy codziennie chleb, jecie chleb? Czy ktoś z powodu diety nie je? Ja jem, bardzo lubię, dobrze wypieczone, świeże bułeczki i tak dalej. Chociaż żona piecze też taki swój dobry chleb. Jakkolwiek, to jest chleb. Czy ktoś kiedyś z nas powiedział, nie będę jadł, znudził mi się? Ktoś z was powiedział coś takiego? Znudził ci się chleb? Jesz go codziennie? A może lepiej nie jeść w ogóle, nie? Popatrzcie, jeżeli w takiej naturalnej rzeczy zachowujemy instynkt życia i mądrość, jemy. Jeżeli widzę, że ktoś nie je, to podejrzewam, że zaczyna chorować. Ja się zaczynam martwić. A czy Jezus nie powiedział, że Jego Słowo jest chlebem życia? Nie samym chlebem żyje
człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Boga. Oto masz słowo, bacz, jak słuchasz, ale zaraz, tam jest wyjazd, tam jest praca, tam jest to. Bacz, jak słuchasz. A czy Pismo nie mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń? Czyż tak nie jest napisane? No tak, tak, ale w tamtych czasach ludzie nie byli tak zagonieni, pastorzy, jak my dzisiaj. Ale wiecie, to jest test. Ja rozumiem, że można mieć pracę w niedzielę. Ale muszę uważać, bo Bóg coś ważnego mi komunikuje i mówi. I nie zatwardzać swojego serca i nie pozbawiać się błogosławieństwa tego, co On mówi. Bo przecież jeżeli ja słucham, słyszę, rozumiem i czynię, to On będzie mnie błogosławił. Amen? I są ludzie, którzy... Ja słyszałem takie świadectwa, nawet chyba jak byłem na Bieszczadach, ktoś powiedział, proponowano mi w niedzielę pracę. Powiedziałem, nie, w niedzielę to ja jestem w kościele. Bo to jest ważne dla mnie. Bacz, jak słuchasz. Bacz, jak biegniesz. Bacz, jaki bieg wykonujesz. Czy rzeczywiście to słowo wywiera, to tak brzydkie to piętno, nie? Ale taki wyraźną pieczęć. Bo oni to zaniedbali. Zaczęło się od tego, że przestali słuchać. Później ich serce zaczęło się zamykać. I później zaczęły się inne rzeczy. I ten list jest napisany po to, aby ich obudzić, aby ich umocnić, aby oni z powrotem wrócili do tego dobrego biegu, w którym byli. Ja się martwię, jak urodzi się dziecko, ono nie chce ssać mleka matki. Nie chce jeść. A Piotr, ten sam Piotr, który czytaliśmy, napisał, co napisał? Zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Chcesz być mocny i zdrowy duchowo i być gotowy i przygotowany na czas próby i czas, kiedy on przyjdzie? Jest tylko jeden sposób. Musisz budować, muszę budować z nim silną, bliską więź. A to polega na tym, że muszę karmić się, pochłaniać, żyć Jego świętym Słowem. Jeszcze jedną rzecz miałem zareklamować. Tam na naszej stronie zborowej jest umieszczone kazanie pastora Krzysztofa Zaręby. Zawiedziona nadzieja, taki tytuł. Tak wracaliśmy chyba, nie wiem, w czwartek z Beniaminem, puściliśmy to kazanie niedzielne, taki frajer mówi, o, to jest ciekawe, posłuchajcie tego kazania. Piękne kazanie, dobre kazanie, pokazujące, że tak jak ta książka, że Bóg może zupełnie inaczej działać niż my chcemy, niż my pragniemy. Ale pamiętaj, że to On jest Bogiem, to On kieruje twoim życiem, to On ma i powinien mieć ostatnie zdanie w twoim i w moim życiu. Amen? On nie będzie sterowany przez ciebie i przeze mnie. On się nigdy na to nie pozwoli. Ale to On chce mnie i ciebie prowadzić. Bo wie, co jest najlepsze dla ciebie, dla mnie. I dochodzi do tego momentu, że autor tego listu mówi w 10 rozdziale, byliście z uwięzionymi z powodu Ewangelii, ograbili was, zniszczyli wasze domy, a wy wiernie staliście w tym czasie przy Panu. A więc teraz tym bardziej biegnijcie dalej. Nie zatrzymujcie się. Nie cofajcie się. Trzymajcie się mocno Jezusa. Patrzcie na Jezusa, bo tylko wtedy, patrząc na Niego, słuchając Jego, to, co On mówi, uniżając się pod Jego ręką, będziecie w stanie zwycięsko przebiec i osiągnąć cel. Co jest celem wierzącego człowieka? Co? Tak, to jest takie, może to jest takie pytanie zbyt otwarte może nawet, bo tych celów jest sporo, ale apostoł Piotr w tym samym liście powiedział, osiągając
Cel wiary to jest zbawienie, uratowanie twojej własnej duszy, tak powiem. Własnej duszy. To jest cel wiary. I autor tutaj mówi tak. Przeto i my. Zadałem sobie pytanie, kto to są ci, to już powiedziałem. Ci, którzy już usłyszeli, którzy biegną, którzy są. Ci, którzy gotowi są oddać życie. I mówi, mając my, którzy mamy wokół siebie tak wielki obok świadków. I ten obok świadków w 11 rozdziale jest wymieniony. Przerzynani piłą. Tułający się gdzieś tam po górach i po lasach. Niegodni, żeby być wśród, tak jak czytamy tutaj o prześladowanych chrześcijanach. I on mówi tak, pomyślcie o nich, popatrzcie na nich. Oni przeszli podobne rzeczy, jednak wytrwali przy Panu, są z Panem. A więc mając ten wielki obok świadków, mamy biec, ale w tym biegu są rzeczy, które nam przeszkadzają, drodzy. Ja myślę, że diabeł od samego początku nie chce, żebyśmy się nawrócili. A jak już się nawrócimy, nie chce, żebyśmy się dali ochrzcić. A jak już ochrzciliśmy się, nie chce, żebyśmy dalej biegli za Jezusem, byli z Nim. I muszę wam powiedzieć, że to zmaganie jest do końca naszego ziemskiego życia. Nie uciekniemy od tego. Ale pamiętaj, że celem twojej i mojej wiary jest zachować duszę do życia z Bogiem. I tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi tak, wytrwałości wam potrzeba. A więc w tym biegu potrzeba czegoś, co pozwoli wam pokonać wszelkie trudności. To jest to cierpliwe znoszenie przeciwności. Jeżeli masz w domu przeciwności, masz gdzie indziej przeciwności, Biblia wzywa ciebie, żebyś cierpliwie przez to przeszedł, szedł do przodu, patrząc na Jezusa. Jezus miał przeciwności, czy nie? Co chwila miał, drodzy, przeciwności. Właściwie już jak się urodził, to go chciano zabić. Ze skały go chciano zrzucić. Wiecie, on cały czas były ataki na jego życie, a Jezus cierpliwie szedł do przodu ze względu na wolę Ojca, na to, co Bóg wyznaczył dla jego życia. Ja mówię, tak mało znamy z dzieciństwa Jezusa. Ale nie tak dawno sobie pomyślałem, właściwie te 30 lat, gdzie tak niewiele wiemy, bardzo mało wiemy, były kluczowe dla jego życia i służby. Wiecie, to, co dzieje się później, już jest wynikiem. Widzicie, Bóg sprawia, że jesteśmy ukryci czasami, czas to dojrzewania, wzrastania, jeżeli w tym czasie pozwolimy Bogu działać w naszym życiu, zmieniać nasze serce, nasze charaktery, to w pewnym momencie zaczynamy służyć tak, jak Bóg chce. Przygotowani przez Jego rękę. I tak było w życiu Jezusa. Tak więc, mając około siebie świadków, mamy mieć tą wytrwałość w tym biegu. I tutaj on mówi, mamy złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech. Nie wiem, czy macie ciężary jakieś w swoim życiu? Czy są jakieś grzechy w naszym życiu? Są jakieś rzeczy, z którymi się borykamy? Ja myślę, że w życiu każdego z nas. Jeżeli jesteśmy szczerzy przed Bogiem, tu jest napisane złożywszy. W tym biegu, w tym wyścigu mamy złożyć z siebie wszelki
ciężar i grzech. Tak się zastanawiam, tak różne troski są w naszym życiu. Różne troski. Ja myślę, że z jednej strony to jest takie naturalne, ale z drugiej pastor Cymbala na tej konferencji nazwał, że to jest grzech. To troszczenie się, to jest okazywanie braku zaufania Bogu. W różnych kwestiach. Troska o byt, o niezbawioną rodzinę, o codzienny trud życia, choroba. Troszczymy się. Ja rozumiem, że my musimy myśleć perspektywicznie i być przygotowani na wiele rzeczy. Ale Bóg chce nas odciążyć, bo pamiętacie, Piotr też pisze w swoim pierwszym liście, wszelką troskę swoją na Niego złóżcie. Bo co jest? Bo On ma staranie o nas. Możesz powiedzieć, Bóg ma o mnie staranie. Nie wiem, jak z tego wyjdę. Nie wiem, jak sobie z tym poradzę. Drodzy, jedno jest pewne, że w tym biegu te ciężary, cokolwiek by to było, utrudniają nam ten dobry bieg za Panem. Już nie mówię o grzechu, ale autor tego listu mówi o grzechu. To mogą być ciężary, mogą być różnego rodzaju rzeczy, które ciągle gdzieś nas ciągną na dół, ale też mogą być grzechy. Używa tutaj jest to słowo, które oznacza mijamy się z celem, który Bóg nam wyznacza. To jest grzech. Kiedy Bóg coś mówi, a my robimy inaczej. A mamy to złożyć. My wiemy, że z grzechem rozprawił się Jezus na krzyżu. I ty i ja, wiecie, to słowo, jeśli wyznajemy nasze grzechy. Pamiętacie z pierwszego listu Jana? Jeśli wyznajemy nasze grzechy. Bóg jest wierny, ale to słowo wyznawać to jest homologeo. To jest mówić tak samo jak Bóg. Wyznawać oznacza zgadzać się z oceną Boga. Jeżeli Bóg mówi, że to jest grzechem, to wyznawać grzech oznacza, że ja zgadzam się i mówię to samo o tej sprawie, tak jak mówi Bóg. To jest wyznanie. I wtedy jest obietnica. Jeśli się zgodzę, jeśli zrozumie, jeśli przyjmę, jeśli to zrzucę z siebie, tam jest dalej napisane, a krew Jezusa Chrystusa oczyści nas od wszelkiego grzechu. Ale jeśli się zgodzę, czyli w tym naszym tutaj tłumaczeniu, jeśli go wyznam, czyli przyznam Bogu i zgodzę się z Bogiem co do oceny, to jest grzechem, to wtedy mogę liczyć, że krew Jezusa Chrystusa mnie oczyszcza. Złożywszy, nie da się biec, będąc pod różnego rodzaju ciężarami i nie wiesz, co z tym zrobić. Bóg dzisiaj wzywa ciebie i mnie, aby w tym biegu ten ciężar, tą troskę, to zmartwienie czy cokolwiek, chorobę, abyś to złożył i zaufał Bogu, położył to w rękach Boga, a może tą nieprzychylność, którą masz w domu. Różne są sytuacje. Czasami mąż jest przeciwny, żona przeciwna, mówię o niewierzących. Różna jest presja. Złożywszy z siebie, zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. Drodzy, czytałem jeszcze raz specjalnie historię Kaina. Wiecie, to jest to, że Kain zamknął uszy na głos Boga. Wiecie, obaj złożyli ofiarę. Abla przyjęta, Bóg pobłogosławił Abla, a Kain widział, że
nie znalazło to upodobania, co złożył w ofierze, jak złożył Bogu. I jestem zdumiony pokorą Boga. Słuchajcie, jestem zdumiony pokorą Boga. Uważam, że Bóg jest najpokorniejszą osobą. Skoro się tak uniżył. On przychodzi do Kaina. To jest zdumiewające. On przychodzi do Kaina i go napomina. Wiecie, jeżeli jesteś w pozycji, wiecie, tak... No co? Ale jestem dotknięty. Bóg przychodzi do Kaina i mówi: Kainie. No chyba już większego autorytetu nie mogło być, nie? Tak? Sam Bóg przychodzi, mówi: Kainie, grzech czyha u drzwi, ale tobie wolno nad tym grzechem zapanować. Ty możesz go pokonać. I nagle Kain, taki rozpromieniony, bo Pan Bóg do niego przemówił, zrobił tak, jak Pan Bóg powiedział, uniżył się, ukorzył się, mówi: Boże, tak, to było niewłaściwe. Wiecie, do końca nie wiemy, tak, ten tekst jest taki, że do końca nie wiemy, co tam Bogu się nie podobało. Niektórzy mówią, dlatego że nie została przelana krew, ale wtedy jeszcze nie było polecenia przelewania krwi na ofiarę. Ten złożył z baranka, ten z płodów roli, ale coś tak mi to pachnie, że Kain tam składając tą ofiarę zaznaczył przed Bogiem: oto popatrz, Boże, to jest ode mnie, to jest trud moich rąk, ja to tobie daję, ta postawa, to jest mój domysł, to jest mój domysł. Myślę, że tam to mogło tak wyglądać, inni może powiedzą, i w każdym razie Bóg nie przyjął tej ofiary. To jest ciekawe, nie zawsze Bóg przyjmuje ofiary. Nie zawsze Bóg przyjmuje chwałę od nas. Nie zawsze. Ludzie mogą śpiewać, nawet modlić się. Nie zawsze. Moja postawa przed Bogiem musi być właściwa. Moje serce musi być nisko. Muszę być, trwać w posłuszeństwie do tego, co Bóg mówi. Ale dzięki Bogu mogę złożyć ciężar i grzech, który mnie usidla. To słowo jest ono osacza, grzech osacza. Związuje. Jeżeli nic z tym nie zrobię, on mnie totalnie zdominuje i zniszczy moje duchowe życie. Totalnie. Nigdy nie jest czymś obojętnym w naszym życiu. Nie jest dla Boga i nie jest dla nas, dla naszego duchowego życia. Ale mam możliwość złożyć to. Halleluja. Mam możliwość wyznać. Mam możliwość powiedzieć: Boże, nie daję rady, nie wiem jak, ale wiem jedno, Ty masz moc, aby mi pomóc się z tym uporać. Czy z tym ciężarem, czy z grzechem w moim życiu, Ty masz moc, aby mi pomóc się podnieść. Kainie, grzech czyha u drzwi. I Kain powinien paść na kolana i powiedzieć: Boże, dziękuję Ci, że mnie ostrzegłeś. Ale serce Kaina było nieczułe na słowo Boga. Nieczułe. I ledwo Bóg odszedł. Wiecie, to jest tak, słyszał, co Bóg do niego mówi, ale już myślał, jak się rozprawić z Ablem. Bóg odszedł, a Kain zrobił po swojemu. A co było z Dawidem, który król, który dopuścił się grzechu
ukrywał go, mataczył przez koło rok czasu. Psalm 32 mówi, on tak pisze, szczęśliwy jest człowiek, któremu przebaczono grzech. Tłumaczenia podają, błogosławiony jest człowiek. I on tam mówi w pewnym momencie, dopóki milczałem, schły moje kości. Wiecie, nie wiem, ja, dla mnie ta sytuacja jest dziwna. Jak tak namaszczony człowiek, sługa Boży, potrafi żyć przez rok czasu ze świadomością cudzołóstwa i morderstwa. Ale wiecie, zawsze jest punkt krytyczny. Zawsze jest punkt krytyczny. Dlatego, że Bóg chciał uratować Dawida, posyła proroka Natana. I ten Natan stoi przed królem i ma słowo. I wiecie, ta cała historia o tej owieczce, on tak fantastycznie to wszystko rozpoczął i tak Dawid jest tak wkurzony na tego bogacza, który zabrał tą owieczkę temu biednemu człowiekowi. Winien jest śmierć, a za tą owieczkę poczwórnie odda. A Natan mówi, Dawidzie, chodzi o ciebie. Dawidzie, chodzi o ciebie. Wiecie, grzech potrafi nas totalnie zaślepić. Nie widzimy rzeczywistości, jasno. Ale to, co mi się podoba w tej historii, ona też jest w tej książce, ta historia, to, co mi się podoba w tej historii, Dawid natychmiast mówi, zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem. Wiecie, ja myślę, że to chyba to, co on nosił przez ten czas, co trawiło jego organizm, on nie mógł spać. Próbował to wszystko ukryć, zdusić w sobie, ale w końcu to zostało ujawnione. Lepiej, jak jest ujawnione teraz, niż gdybyśmy tak mieli odchodzić do wieczności. Lepiej. Lepiej. I on woła, zgrzeszyłem. I wtedy Natan mówi to, co Bóg w oparciu o to. Mówi, dlatego Bóg ci przebaczył. Dlatego Bóg ci przebaczył. Konsekwencje będziesz ponosił, ale Bóg darował ci życie. Przeto mając tak wielki obłok świadków, złożywszy wszelki ciężar i grzech, mamy biec, patrząc na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem twojej i mojej wiary. To znaczy ten, który dał początek wierze, ma moc ją podtrzymywać i podtrzymuje, jak mówi Słowo Boże. List do Efezjan, 2 rozdział. I potrafi doprowadzić ciebie i mnie do zwycięskiego końca. Amen. Potrafi. Potrafi. Wiecie, ja tu wspomniałem o tej pracy i tak dalej. Ja chcę być jasno zrozumiany. Ja rozumiem, że jest tak, że nie wszyscy nie mogą nie pracować w niedzielę. Ja to rozumiem. Ale są sytuacje, kiedy możemy coś jasno w tym względzie zrobić. Drodzy, a więc patrząc na Jezusa, to mi ma pomóc. Kiedy patrzę na Jezusa, to mi ma dać wytrwałość. Kiedy patrzę, jak Jezus przechodził w swoim życiu, wykonując wolę Ojca. Jezus mógł się zatrzymać. Mógł, tak? Mógł. Nawet modlił się o to. Ale w końcu powiedział, ale nie moja wola. Nie moja wola. Ile rzeczy robimy, jak to mówię, po swojemu.
po swojemu. Ale popatrz na Jezusa, popatrz do Bożego Słowa, co Bóg mówi. Przejmij się tym, do czego Bóg nas wzywa, ciebie i mnie. I biegnij ten dobry bieg. Słuchajcie, tu jest taka bardzo ważna wskazówka, która jest w języku oryginalnym. Mamy biec, ten bieg ma być wytrwały, czyli mamy znosić przeciwności wszelkiego rodzaju. Nie wolno nam, czy nie powinniśmy, za każdym razem, kiedy jest sytuacja, składać z siebie ciężar i grzech. I tam jest, mamy biec wytrwale w wyścigu. I to jest jedna bardzo ważna wskazówka. W języku oryginalnym tu jest użyte słowo agon. Agon. Walka. Bój. Dosłownie. Walka. Bój. Chyba ci, którzy tłumaczyli tak, żeby to logicznie było, to mówią ten wyścig. A powinno to raczej być tak. Biegnijmy wytrwale w tej walce. Albo w tym boju. Podobnie jak Paweł pisze w liście do Efezjan, gdyż bój, walkę, dosłownie tam jest też inne słowo, ale oznacza walkę, tam oznacza zapasy. Zapasy toczymy nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, zwierznościami, które są. No, wiedz, drogi bracie i siostro, kochani, wiedzmy, ty i ja, czy nam się to podoba, czy nie. Dzień po dniu mamy przeciwko sobie wroga, przeciwnika, który próbuje ciebie i mnie powalić i wdeptać w ziemię. Nie możesz obwiniać, nie możemy obwiniać innych. Nie. To jest twój bój, mój bój. To jest moja i twoja walka. Wiecie co, ja sobie wiele lat temu powiedziałem tak. Największym moim wrogiem jestem ja sam. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Jestem ja sam. Ja sam. Bóg każe mi pilnować swojego serca, swojego biegu, swojego życia, abym kiedyś nie był zawstydzony, ale miał pochwałę od tego, dla którego i z którym biegnę. I on nie będzie mnie sądził za życie kogoś innego. Chociaż ja i każdy z nas ma wpływ. Mamy wpływ na siebie. Ale jakkolwiek by to było, Boga interesuje, jak ja się zachowałem. Gdyż biegnijcie w tej walce, w tym boju, w tych zapasach, biegnijcie wytrwale i niech wam pomoże to, nie tylko inni, którzy tak wspaniale, zwycięsko, pomimo wszelkich przeciwności pozostali wierni Bogu, ale patrz przede wszystkim na Jezusa. Patrz na Jezusa. Powiem tak, brakuje mnie osobiście, chociaż spędzam dużo czasu i z Bożym Słowem, ale wiecie, czasami brakuje mi takiego odejścia gdzieś tam sobie na bok. W takim oczekiwaniu, szukaniu Boga dla siebie. Zresztą to jest niezbędne dla nas. Panie, co chcesz mnie powiedzieć? Panie, w jakim ja jestem miejscu? Czy to, co robię, cieszy Ciebie, czy nie? Panie, wiecie, to jest to, od czego zaczynam. Najgorsze jest to, że my nie znajdujemy czasu na to, co jest najważniejsze dla naszego życia, dla naszego wzrostu, dla naszej służby, jakkolwiek. Twoja praca jest też służbą. Nie znajdujemy czasu, aby stanąć, zatrzymać i powiedzieć, Panie, co chcesz do mnie powiedzieć? W jakim ja jestem miejscu? Tak więc patrzmy na Jezusa.
Patrz na Niego, który przeszedł przez odrzucenie, cierpienie, ból, niezrozumienie. Patrz na Niego. I w Jego świetle popatrzmy na samych siebie, czy ja jestem podobny do Niego. Czy ja jestem naprawdę naśladowcą Jego. Wycierpiał krzyż, nie patrząc na hańbę. Usłyszał straszne słowa, czy właściwie modlił się, dając nam do zrozumienia: Boże, czemuś mnie opuścił? Przeżywał ogromną ciemność. Bliźni mówią piekielną ciemność. Oddzielenie. Ale w tym wszystkim, kiedy autor mówi, ma na myśli jedną rzecz. Motywować nas do dobrego, zwycięskiego boju. Dzień po dniu. Dzień po dniu, drodzy. Diabeł nie wyjeżdża na wczasy. Nie mam nic przeciwko wczasom. Ale pamiętajcie, on nie wyjeżdża. Dawid sobie myślał może, że jest na wczasach i on sobie też wolne zrobił. Jak mówię, zrozumcie mnie dobrze. On ciągle próbuje różne złe rzeczy zrobić. Nie wiem, czy to jasno powiedziałem. Mam nadzieję, że tak. To słowo ma być zachętą, ostrzeżeniem, wezwaniem dla nas. Nie chcę, żeby ktoś myślał o kimś innym, ale każdy z nas, aby pomyślał o sobie. Dzięki Bogu jest sprawca i dokończyciel mojej wiary, Jezus, który jest ze mną 24 godziny na dobę. Halleluja. Dzięki za to, że On obiecał, że nigdy ciebie i mnie nie zostawi. Dzięki za to, że w tym boju, w tym zmaganiu Jezus jest zawsze z nami. I nawet jak błądzę, i nawet gdzieś jak zbaczę, On pozwala się znaleźć. On ma moc oczyścić. On podnosi. Pomyśl o Nim. Patrz na Niego i pomyśl o Nim. Jak wielkie sprzeciwy poniósł dla ciebie i dla mnie. Pochylmy nasze głowy. Drodzy, wierzę, że Jezus jest obecny pośród nas. Wierzę, bo tak obiecał. Nie muszę odczuwać. Moje emocje często mnie zwodzą, ale Jego słowo mówi prawdę. Gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych, On tam jest. I zanim zaśpiewamy pieśń, zanim będziemy się modlić wspólnie razem, jeżeli Bóg do ciebie mówił, jeżeli na coś ci pokazał, masz ciężar, masz z czymś się zmagasz, jesteś pokonany, jest coś, co Bogu się nie podoba, cokolwiek, ty wiesz, Bóg wie, i ty wiesz. Albo może nie jesteś Jego, nie oddałeś Mu swojego życia, nie wiem. Ja myślę, że skoro Bóg przychodzi do zgromadzenia, daje słowo, bo chce nas błogosławić, nie oskarżać, nie potępiać, to nie temu ma służyć. Oto Bóg chce cię błogosławić. Chcę podnieść Twoje i moje życie na wyższy jakby poziom, do tego, żebyśmy podnieśli się w tym biegu, w tej walce, w tym zmaganiu
i dokonywali, jak mówi Słowo Boże, dobry bój, dobrą walkę prowadzili. Możesz go dzisiaj poprosić, możesz mu wyznać, możesz mu powiedzieć: Boże, pomóż mi, zrzucam to na Ciebie. I nie bierz sprawy w swoje ręce, zaufaj łasce, zaufaj Bogu. A jeśli jest coś, co Bogu się nie podoba, odrzuć to, zmień to, wyznaj to, zgódź się z Bogiem. To tylko przyniesie Ci błogosławieństwo i życie. I będziesz doświadczał, kiedy odpowiesz, będziesz doświadczał, że On swoją obecnością i mocą jest. Ale muszę być szczery i uczciwy przed Bogiem, przed samym sobą. Jeżeli ktoś jest, drodzy, ja tu nikogo nie będę prosił, ale tam, gdzie siedzisz, jeżeli potrzebujesz coś złożyć, coś zrzucić albo coś wyznać, i wiesz, że potrzebujesz to zrobić, bo możesz się dalej męczyć, jak Dawid, to dajcie mi znać przez podniesienie ręki, że tak, ja chcę dzisiaj to zrobić. Ja chcę prosić Boga o pomoc w moim życiu, w mojej sytuacji. Ja chcę zrzucić ciężar, może grzech, cokolwiek. Chcę przyjść do Niego. On tutaj jest. Są osoby, czy jeszcze ktoś jest, aby się o to modlić, aby prosić Boga. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tutaj. Ty widzisz, Panie, osoby, które pragną i które mówią teraz do Ciebie. Tak je błogosławię, Ojcze, w Twoim świętym imieniu. Tak modlę się o nie. A Ty wysłuchaj, Ty odpowiedz, daj zwycięstwo, Panie. Jeśli trzeba, daj zwycięstwo, jeśli trzeba, daj ulgę, daj rozwiązanie. Panie, pomóż i zdejmij to wszelkie brzemię i ciężar, weź. A jeśli jest coś, co Tobie się nie podoba, Ty obiecałeś przebaczyć i dać mocy do tego, aby się Tobie podobać. Panie, Tobie, jedynemu prawdziwemu Bogu, niech będzie chwała. Tak w imieniu Jezusa błogosławimy te osoby. Błogosławimy je, aby doświadczały łaski, mocy, błogosławieństwa. W imieniu Jezusa. Amen.